dzisiaj pokażę Wam ubrania, które podarowałam Nowe Życie. Są to rzeczy tanie i kupione nie tylko w sklepach z odzieżą używaną. A gdzie je kupiłam, to opowiem Wam zaraz. Zacznijmy może od karbudów. To są takie zloty organizowane w Anglii, gdzie można rozłożyć swoje stanowisko za drobną opłatą i sprzedawać swoje niepotrzebne rzeczy, nieużywane do domu, ubrania. Po prostu można pozbyć się wszystkiego. Ja uwielbiam w takie miejsca jeździć i gdy tylko mam okazję, to z niej korzystam i pokażę Wam właśnie tutaj dwie sukienki, które tam kupiłam. Pierwsza będzie to krótka, czarno-biała sukienka z ASOS, która ma przepiękne, koronkowe ramionczka i kosztowała jedynie funta. Kolejną i ostatnią sukienką z karbudu jest Dorothy Perkins. Taka przepiękna sukienka maxi, czarna w kwiaty. Powiem Wam, że wzór bardzo mi się podobał i kosztowała 50 pensów, czyli na polskie 2,50. Różnych perełek szukam na eBay i to jest strona, na której często można znaleźć bardzo fajne rzeczy w niskiej cenie. I pokażę Wam dwie sukienki od jednego sprzedawcy i kosztowały one po 4 funty. Tutaj taka przepiękna czarna sukienka z baskinką, również czarna w kwiatki. W bardzo moim stylu, ja lubię takie kobiece, dziewczęce wzory. Kosztowała 4 funty, tak jak kolejna, którą pokażę. Bardzo podobna również w kwiaty z baskinką, lecz kolory tutaj są już znacznie intensywniejsze. Ona była nowa, ale bez metry i jest z New Looka. Na eBayu wylistowałam również takie spodenki marynarskie z przepięknymi guziczkami z kotwicą. To jest wysoki stan, ale nie wiem, czy się odważę wyjść w nich w lecie, bo naprawdę są krótkie. One też kosztowały, nie wiem, około 2 funtów, coś takiego. Wylicytowałam również dwie pary spodni sportowych. 3/4, te akurat są takie szare z Reeboka. Takie zwykłe sportowe spodnie. I zielone Adidasa. I powiem szczerze, że nie pamiętam cen tych spodni, ale były naprawdę tanie. W mieście, w którym mieszkam, jest targ, a na nim stoiska z odzieżą używaną. I na jednym z nich można kupić wszystko po 3 funty. I teraz pokażę Wam właśnie kilka takich ubrań z tego miejsca. Sweterek z New Looka, tutaj z motywem róży, z różnymi jetami. Ten sweterek, jak i tą kamizelkę, pokazywałam Wam w strój dnia, więc jeżeli macie ochotę, to kliknijcie tutaj, otworzy Wam się strój dnia. Właśnie z tymi ubraniami. Czarna, mieniąca się na różne kolory sukienka z rękawami 3/4 z Top Shopu. Ona jest taka delikatnie nad kolano. Kupiłam również taką granatową, materiałową marynarkę w stylu marynarskim, wykończoną bielą. Ona ma również takie guziki na rękawach. Udało mi się również upolować takie okrycie wierzchnie z Top Shopu. Ma fajne guziczki, niestety dwóch brakuje. Widać tutaj kratę z kolorem czerwonym i żółtym i czarnym. Kolejna rzecz, z której jestem bardzo zadowolona, czyli skórzana kurtka w kolorze beżowo-rudym, która praktycznie była nieużywana wcześniej. Czarno-złota spódnica asymetryczna, mam nadzieję, że do czegoś fajnego ją wystylizuje. Ostatnią rzeczą jest sukienka w tych samych kolorach, odcinana powyżej talii, pod spodem ma halkę i również kosztowała 3 funty. Dajcie znać, czy Wam się spodobało i z czym byście nosiły te ubrania. Jeśli macie ochotę, to zostawcie kciuk w górę, będę wiedziała, że mam dla kogo nagrywać te filmy. A na koniec pokażę Wam najfajniejszą koszulkę.